Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o dżetach z gwiazd neutronowych, niewielkiej sąsiedniej galaktyce oraz losach księżycowych lądowników Slim oraz Odyseusz. Zaczynamy od gwiazd neutronowych i ich dżetów. Gwiazdy neutronowe są zapadniętymi jądrami masywnych gwiazd, które powstają w chwili ich śmierci. Gdy gwiazda neutronowa znajdzie się blisko innej gwiazdy, zacznie z niej ściągać na siebie materię. Materia ta tworzy dysk akrecyjny wokół gwiazdy neutronowej. Naładowane cząsteczki pochodzące z materii dysku akrecyjnego poruszają się wzdłuż linii pola magnetycznego pochodzącego od gwiazdy lub samego dysku. Cząsteczki te wystrzeliwane są z gwiazdy wzdłuż osi obrotu gwiazdy w postaci naładowanych jetów. Pozostała materia z dysku opada na gwiazdę neutronową, osiadając na jej powierzchni. Gdy zebranej materii na powierzchni gwiazdy neutronowej zbierze się odpowiednio dużo, następuje jej zapłon w postaci reakcji fuzji termojądrowej. Obserwujemy to wtedy jako błysk w promieniowaniu rentgenowskim. Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem astronomów z Narodowego Instytutu Astrofizyki w Palermo we Włoszech postanowił wykorzystać te błyski rentgenowskie do zmierzenia, jak szybko poruszają się jety wystrzeliwane przez gwiazdy neutronowe. Założyli oni, że w chwili wybuchu materii zebranej na powierzchni gwiazdy neutronowej jet zostanie zaburzony. Obserwując jak to zaburzenie oddala się od gwiazdy neutronowej, powinniśmy być w stanie zmierzyć prędkość poruszania się materii w jetach. Aby tego dokonać, astronomowie musieli znaleźć gwiazdę neutronową, która produkuje jety i błyski rentgenowskie. Znaleźli oni dwie takie gwiazdy neutronowe: Gwiazdę 4U172834 oraz Gwiazdę 4U1636536. Do obserwacji tych dwóch gwiazd neutronowych musieli oni użyć zarówno kosmicznego teleskopu INTEGRAL, który może obserwować w paśmie rentgenowskim, oraz sieci radioteleskopów Australian teleskop Compact Array w skrócie ATCA. Dzięki teleskopowi INTEGRAL astronomowie mogli wykryć moment, w którym nastąpił wybuch na powierzchni gwiazdy neutronowej. Natomiast przy pomocy sieci radioteleskopów ATCA mogli oni obserwować dżety wyrzucone z gwiazd neutronowych. Z wybranych dwóch gwiazd neutronowych tylko gwiazda 4U172834 produkowała wystarczająco jasne dżety, które mogła zaobserwować sieć radioteleskopów ATK. Ponieważ momentu pojawienia się błysku rentgenowskiego na powierzchni gwiazdy neutronowej nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gwiazda 4U172834 musiała być pod ciągłym nadzorem. W czasie od 3 do 5 maja 2021 roku była ona obserwowana przez łącznie około 30 godzin. W czasie tych obserwacji teleskop Integral zarejestrował 14 błysków rentgenowskich, z których 10 było widocznych w czasie gdy gwiazdę obserwowała sieć radioteleskopów ATK. Astronomowie spodziewali się, że w wyniku eksplozji na powierzchni gwiazdy neutronowej jet ulegnie zniszczeniu w miejscu powstania. Okazało się jednak, że eksplozja ta wzmocniła jet zamiast go zaburzyć. Śledząc to miejsce, w miarę jak przemieszczało się wzdłuż jetu, astronomowie byli w stanie obliczyć, jak szybko materia jest wyrzucana z gwiazdy w tych jetach. Prędkość ta to od 35 do 40% prędkości światła. Mierząc jak szybko jety są wyrzucane z gwiazd neutronowych, astronomowie są w stanie lepiej zrozumieć, jak określone cechy gwiazdy neutronowej, takie jak szybkość rotacji czy ilość gazu opadająca na powierzchnię gwiazdy, wpływają na powstawanie jetów. Zastosowana przez astronomów technika pomiaru prędkości jetów będzie mogła zostać wykorzystana również do pomiarów jetów pochodzących od innych obiektów, takich jak powstające gwiazdy czy czarne dziury. Obserwując to, jak szybko poruszają się obiekty w kosmosie, jesteśmy w stanie wiele o nich powiedzieć. Zespół astronomowy z Uniwersytetu Wiktorii oraz Uniwersytetu Yale wykrył grupę gwiazd, która może składać się na najmniejszą znaną nam sąsiednią galaktykę drogi mlecznej. Galaktyka ta nazwana została Ursa Major 3 Unonis 1, w skrócie UMA3U1, i znajduje się ona około 30 tysięcy lat świetnych od nas. Składa się ona z zaledwie około 60 gwiazd rozpostartych na przestrzeni 10 lat świetlnych. Gwiazdy z tej galaktyki są starymi gwiazdami, mają one ponad 10 miliardów lat. Masa całej galaktyki to około 16 mas Słońca. Jest to około 15 razy mniej niż najmniejsza znana nam galaktyka karłowata. Mierząc prędkość, z jaką poruszają się te gwiazdy, astronomowie byli w stanie odróżnić je od gwiazd z naszej galaktyki. Różnią się one również składem chemicznym od gwiazdy z drogi mlecznej. Dodatkowo pomiary prędkości poszczególnych gwiazd z tej galaktyki wskazują, że galaktyka ta może być zdominowana przez ciemną materię. Obecność ciemnej materii może tłumaczyć, dlaczego gwiazdy te się nie rozproszyły w przestrzeni kosmicznej. Jeśli obecność ciemnej materii w galaktyce UMA3U1 zostanie potwierdzona, pomoże ona w potwierdzeniu teorii, według której gdy galaktyka taka jak droga mleczna powstawała, przyciągnęła do siebie wiele mniejszych galaktyk, które do teraz krążą wokół niej. To, czy w galaktyce UMA3U1 znajduje się ciemna materia, czy nie, determinuje to, czy jest to faktycznie galaktyka karłowata, czy jedynie rozproszona gromada gwiazd. Dopóki obecność ciemnej materii nie zostanie potwierdzona, Ursa Major 3 Unonis 1 ma dwie nazwy. Bardzo słabe galaktyki, krążące wokół Drogi Mlecznej, mają zazwyczaj nazwę pochodzącą od gwiazdozbioru, w którym się one znajdują. W przypadku Ursa Major 3 jest to wielka niedźwiedzica. Słabe gromady gwiazd nazywane są natomiast po nazwach przeglądów nieba, które je wykryły, czyli w tym przypadku przeglądu Unonis. Odkrycie UMA3U1 może zmienić nasze dotychczasowe teorie na temat powstawania galaktyk oraz może nawet zmienić to, jak definiujemy galaktyki. Odkrycie tak małej galaktyki zaskoczyło naukowców. Tak samo jak zaskoczyło ich to, że lądownik Slim przetrwał swoją drugą noc na srebrnym globie. Nocy na księżycu nie przetrwał jednak lądownik Odyseusz. Przypomnijmy, lądownik Slim należący do Japońskiej Agencji Kosmicznej wylądował na Księżycu 19 stycznia tego roku. Jego głównym celem było zademonstrowanie technologii, dzięki której przyszłe misje kosmiczne na ciała niebieskie z układu słonecznego będą w stanie z dużą precyzją wylądować obok zamierzonego celu misji. Slim miał wylądować w odległości nie większej niż 100 metrów od wybranego miejsca na powierzchni Księżyca. Wylądował on w odległości 55 metrów od tego miejsca. Dokładność lądowania wcześniejszych misji kosmicznych wynosiła nawet kilkanaście kilometrów. Choć główny cel misji został osiągnięty, to misja ta nie obyła się bez problemów. Na chwilę przed wylądowaniem Slim miał odpalić silniki manewrowe, aby odwrócić się odpowiednią stroną do lądowania. Niestety obrót ten okazał się być za duży i lądownik stanął na swoim przodzie. W wyniku tego ustawienia naukowcy zajmujący się misją nie byli pewni, czy lądownik przetrwa księżycową noc, która trwa dwa ziemskie tygodnie. Okazało się, że Slim przetrwał nie jedną, a aż dwie noce na księżycu. Tego samego szczęścia nie miał natomiast lądownik Odyseusz, czyli pierwszy prywatny lądownik, który dotarł bezpiecznie do księżyca. Wylądował on na księżycu 22 lutego tego roku. Jego lądowanie również nie obyło się bez problemów. Podczas lądowania zahaczył on jedną nogą o powierzchnię księżyca, w wyniku czego przewrócił się na bok. Choć przetrwał to lądowanie, to niestety nie był w stanie przetrwać swojej pierwszej nocy na księżycu. Choć lądownik ten nie był zaprojektowany, żeby przetrwać noc na księżycu, to naukowcy mieli nadzieję, że mimo wszystko uda im się nawiązać jeszcze kontakt z Odysseuszem. Mimo iż lądownikowi Slim udało się przetrwać dwie noce na Księżycu, to naukowcy nie są pewni, ile kolejnych nocy wytrzyma na srebrnym globie. Już teraz niektóre moduły lądownika przestają powoli poprawnie działać w wyniku działania na nie niskich temperatur panujących nocą na Księżycu. Czas pokaże, czy Slim przetrwa również trzecią noc na srebrnym globie. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przekapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.